Liczbę liści rosnących na pewnej roślinie w funkcji liczby tygodni od jej posadzenia można opisać wyrażeniem 5 razy 2 do potęgi t. Co oznacza liczba 2 w tym wyrażeniu? Takie mamy pytanie. No to zastanówmy się, co oni nam mówią o tej roślinie. Czyli niech l od t to będzie liczba liści w zależności od liczby tygodni od posadzenia. t to jest liczba tygodni od posadzenia. No i wiemy, że ta funkcja. Liczba liści od czasu jest dana takim wyrażeniem, to jest 5 razy 2 do potęgi t. No, ten nawias można by tutaj sobie było w zasadzie darować, ale może chodzi o to, żeby wiadomo było, że to nie jest 52, że to po prostu tylko tę dwójkę podnosimy do potęgi t. No to może obliczmy sobie kilka przykładowych wartości tej funkcji. L od 0, ile to jest? No, to jest 5 razy 2 do potęgi zerowej, a 2 do potęgi zerowej to jest 1. Czyli to jest 5 razy 1, czyli po prostu 5. Czyli widzimy, że w dniu posadzenia, kiedy ta roślinka była posadzona, to czas jest 0, to w tym dniu liczba tych liści była 5. No i to jest ta sama piątka, która stoi tutaj. Czyli to jest wartość początkowa. Może sobie napiszmy, że to jest wartość początkowa. To często właśnie tę stałą tak się nazywa. Czyli to jest wartość początkowa tej funkcji, dlatego że taką wartość przyjmuje ta funkcja wtedy, kiedy t jest równe 0. No dobrze, a obliczmy teraz ile jest na przykład l od 1. l od 1 to jest 5 razy 2 do potęgi pierwszej, czyli to jest po prostu 5 razy 2. No a ile jest l od 2, czyli po tygodniu mamy 10, 10 liści. A ile jest l od 2 po dwóch tygodniach? No to jest 5 razy 2 do potęgi drugiej. Czyli to jest 20 liści, tak? No to widzimy, że jak się tutaj przesuwamy, jak mijają kolejne tygodnie, to liczba liści się podwaja. Tutaj mamy podwojenie z 5 do 10, bo mamy 5 razy 1, 5 razy 2. Tutaj, jak mija kolejny tydzień, no to znowu liczba się podwaja. Mamy 5 razy 2 do 2. Widzimy, że ten wykładnik tutaj rośnie, więc. Po każdym tygodniu liczba liści się podwaja. Więc ten współczynnik tutaj, tę dwójkę, często nazywa się ilorazem. To jest iloraz, czy też wspólny iloraz, który mówi, jaki jest stosunek liczby liści w kolejnych tygodniach. Czyli widzimy, że jak wezmę liczbę liści w jakimś tygodniu i liczbę liści w tygodniu tydzień wcześniej, to jak podzielę te dwie liczby przez siebie, to dostanę zawsze dwa. No dobrze, a teraz zobaczmy, która z tych odpowiedzi pasuje w takim razie. Liczba liści rośnie co tydzień o czynnik 2. No tak, no to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. Rzeczywiście, liczba liści rośnie co tydzień o czynnik 2. Dokładnie to przed chwilą właśnie powiedziałem, czyli to jest dobra odpowiedź, ale zobaczmy jeszcze, jakie są te inne. Na samym początku roślina miała dwa liście. No nie, bo na początku miała pięć liści. Więc widzimy, że to jest na pewno niedobra odpowiedź. Roślinę posadzono dwa tygodnie temu. No też nie, no nie mówią nam kiedy ją posadzono. Mamy tutaj wyrażenie dla dowolnej liczby tygodni T, nie konkretnie dla dwóch tygodni, czyli to na pewno też nie jest dobra odpowiedź, więc jesteśmy spokojni, że ta odpowiedź, którą zaznaczyłem, na pewno jest dobra.